Słowa Boga Ojca do ukrytej wybranej duszy. Ja, Bóg Ojciec Przedwieczny, mówię swoje ojcowskie słowo, gdy oznajmiłem Lucyferowi, że stworzę świętą niewiastę, niepokala niepoczętą, i ona porodzi Boga Człowieka na ziemi, który przyniesie odkupienie moim ziemskim dzieciom, i że wszyscy aniołowie z Lucyferem mają służyć tej niewieście i jej synowi. Z wielkim szacunkiem i pokłonem wówczas anioł Lucyfer, ogarnięty pychą, odpowiedział: nie będę im służył i się kłaniał. Przez jego pychę przemieniłem go w szatana, księcia ciemności, wraz z aniołami, którzy go poparli i wraz z nim zostali strąceni do piekła. A w tych czasach ostatecznych apokalipsy masoneria wprowadziła w moim kościele rzymskokatolickim szatański modernizm, znieważający majestat Boga żywego, Trójcy Świętej Jedynego i raniąc serce Boże, szczególnie każąc swoim owieczkom podczas rozdawania ciała i krwi mego Syna, żeby nie oddawali mu pokłonu, żeby stali. Przy tym z inicjatywy szatańskiej przejęło się w moich kościołach, że idąc w kolejce, jeden drugiemu do tylnej części ciała klęka, a przed majestatem Bożym stoi, podobnie jak to uczynił Lucyfer, który nie chciał ująć kolan przed swoim Stwórcą i niepokalaną jego rodzicielką. I wiele innych nowości wprowadzono w moim kościele z inspiracji masonerii bez zgody papieża, z czego dokładnie rozliczę, bo komu więcej dałem, od tego więcej będę wymagał. A strzeżcie się mego gniewu, dzisiejsi uczeni w piśmie i obłudni faryzeusze. Amen.